Cześć kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was przepis, który każdy dobrze zna. Będzie to kisiel owocowy, najlepszy, domowy i bez ulepszaczy. Co będziemy potrzebowali do przygotowania przepisu? Tutaj mamy 300 g owoców, mogą być mrożone. Są to owoce leśne, możecie użyć malin, możecie użyć każdych owoców, które lubicie. 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 3 łyżki cukru i 200 ml wody zimnej. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie przygotowują kisiel w domu z magicznych torebek kupionych w sklepie. To jest najprostszy deser na świecie i możecie go zrobić w 3 minuty, mając owoce zawsze w zamrażarce. Zaczynamy od wsypania owoców na patelnię. Owoce zasypuję cukrem i podgrzewamy. Owoce mamy rozdrobnione, są podgrzane i gorące. Tutaj mam łyżkę mąki ziemniaczanej, możecie użyć mąki ryżowej albo mąki kukurydzianej, również się nada. I robimy sobie zawiesinę, czyli dodajemy tę mąkę do wody i mieszamy i będziemy dodawać do naszych ciepłych owoców, ciągle podgrzewając. Zamiast cukru możecie użyć również ksylitolu, erytrytolu, jakiegoś fajnego biosyropu, który Wam zastąpi cukier, żeby za bardzo nie podnosił Wam glukozy we krwi. Popatrzcie, kisiel nam gęstnieje, on zmienia swoją konsystencję i nasz kisiel przelewamy. To był mój ulubiony deser, jak byłam dzieckiem. Mam nadzieję, że już nigdy nie użyjecie takiego kisielu z torebki i skorzystacie z mojego przepisu. Koniecznie łapki w górę i dajcie mi znać w komentarzach, co następnym razem dla Was przygotować. Cześć!